zamek Krzysztopor. To jest? Most. Tak, most. Chcemy przejść. No przejdziemy, idziemy tędy i potem będziemy tu iść. Zamek zbudował Krzysztof Ossoliński. I od razu jego celem było zbudowanie budynku najwspanialszego po prostu w Polsce, nie tylko. Wspaniałe. Jak to wyglądało kiedyś, po prostu ciężko wyobrazić. Idziemy najpierw do kasy. No trochę jest jakieś tam pamiątki, lody. A wyobraźcie sobie, jak on musiał wyglądać, kiedy był po prostu w swojej najlepszej formie. On na pewno musiał być tak otykowany, jak jest to wejście otykowane. Mhm. Ruinki, ale robią wrażenie. Wow! Wow, jakie duże to było. Znaczy jest nadal duże. Dziewczyny od razu tutaj. No. Niesamowite. Ciekawe, jak długo w ogóle tutaj się to budowało. Długo, wiesz, bo podobno ten człowieczek pod koniec śmierci, dopiero gdzieś tam blisko jego śmierci został wybudowany. Czy to było dzieło jego życia, można powiedzieć? Tak. Myślę, że długo. Chyba, że był stary, jak zaczął, nie wiem. Te imprezy się jakieś odbywały. Tutaj sobie... Chyba, że sobie na dole się odbywały. Szlachta może... A tu tak, a tu może teraz można sobie zamówić, sobie zrobić jakieś wesele. Tutaj coś jest? Nie, to po prostu zasypane jest. To po prostu. Tam była historia Polski, którą zasypali. No ta wieża, chyba do niej nie wejdziemy. Może tylko na nie popatrzeć. No tu właśnie dużo jest tych dziur. Dużo jest dziur. Znaczy wiesz, no to są ruiny. To... Większość jest zniszczona, bo to przecież były całe pokoje. Super, piękny widok. Gdzie wy bociany? Aha, na górze są bociany. Takie chciałem. To już pokazywałem. Super. Stoją na kominie. Pan. Tam na kominie stoją. Na tym czerwonym kominie. Pięknie. Tam dalej zaraz pójdziemy w dół i tam dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Wiecie, bo tu wszędzie były przecież pokoje i na dole, i na górze. Teraz po prostu można sobie popatrzeć i powyobrażać, jak to mogło wyglądać. Bociany! Au! Ja nie umiem sobie wyobrazić tego. Ale zobacz, no to jest olbrzymie, przepiękne. Ja chcę tu żyć. W takim normalnym. Bociany! Au! Mam dla was żaby. Król by się nie powstydził takiego zamku, żeby tu zamieszkać. Oczywiście, no bo gdyby ich nie było, no to też zwiedzanie nie byłoby. Ale zakurzono macie kalosze. Mam buciki białe. Białe właśnie od tego kurzu i piasku, wiesz, tutaj też mam takie buty, już brudne. Po tym zwiedzaniu idziemy. Wchodzimy znowu na dziedziniec i szukamy, o tam. Tam jest nasz kierunek zwiedzania dalej. Drugi kierunek zwiedzania. To jest inny styl. A to widok z naprzeciwka. Stamtąd przyszliśmy. Właśnie to było wejście. A ja tu wejdę. Oni weszli obok, a ja wejdę tu. I ich tu znajdę. Na pewno. O. Wnikowi do słony swego bratu memu. Co jest coś napisane? Dedykacja. Dedykacja jakiemuś Stefanowi. Tu jest coś napisane. A tu Andrzejowi... I tu, tata, i tu! Zrzebrzybowskiemu. Tata, i tu! Kraj pułkownikowi, bratu memu. Dobra, idziemy tutaj w dół. A to jest co? To jest trasa zwiedzania oficyny i pałacu. To są różne trasy może. Po prostu. I trzeba wybrać jakąś trasę. No ale zobacz, ale to jest takie pomieszczenie małe i gdzie byśmy dalej mogli pójść.
bo tu nie ma przejścia. Tu jest przejście. Znaczy nawet nam teraz tutaj ciężko się odnaleźć. Są różne wejścia, wyjścia. Trochę jak labirynt, ale wszystko ze sobą się łączy. Wydaje mi się, że spokojnie możemy iść tak, jak nam się wydaje. Czasami są wskazówki, jak trzeba iść. O, a to jest od tyłu. No, jeszcze większe niż od zewnątrz się wydawało, wiesz? A pod spodem? Jak tam pod spód wejść? Tam też ludzie chodzą, jakieś pomieszczenie. Dobra, no idziemy dalej, tak jak nam wskazują cyferki, 3-2. I ciemno. Aha. Mokre skała. A to właśnie weszliśmy pod spód, tam gdzie ludzie przed chwilą byli. Tam jest jakieś wyjście. Ojej, dużo pod ziemią tutaj przestrzeni. Ale powierzchnia taka nierówna i trzeba naprawdę uważać i mieć najlepiej wygodne buty, żeby to zwiedzać. Nie znajdziemy wyjścia, nie? Gdzie my jesteśmy? Halo, dziewczyny! Całe podziemne pokoje po prostu. Ale dziewczyny, wasze buty się świecą z daleka. Oj, ciężko już zaczyna to iść i ślisko nieco. Prawda, Jukusie, zwiedzanie takiego zamku zrujnowanego też ma swój urok, prawda? Zwłaszcza, że jest dużo takich pomieszczeń i pod ziemią tych przejść. To już kolejne, jakieś inne wyjście. Ciekawe, czy będziemy mieli numerek po kolei dalej. Jakaś czwóreczka. Co? Nie ma to wyjścia? Nie, no tamtędy byśmy poszli, byśmy wyszli, a to jest zamknięte. Hmm. Ale ja mogę przejść. Ja też mogę przejść. Generalnie wszyscy możemy. To jedziemy. Ale nie można. Kto to powiedział, że nie można? Damy radę chyba. Jakiś tunel, ale nie można tam wejść. Gdyby nie te kierunkowskazy, ciężko byłoby się połapać w ogóle, gdzie iść. O, tam jeszcze w górę będziemy iść. No dobra, to idziemy w górę. I co mamy na górze? I co tutaj? Wow, sala wielka. Co to było? Może mogliby napisać sobie, co to było. Może jakaś siatka? Great Hall. Może jakby zapką pochodzić, to było ładnie. Podobnie się. Idziemy. Pojdę cię. Ściągnęliśmy taką aplikację Zamek Krzysztopór, która pokazuje, jak wyglądało to miejsce w swoich dawnych czasach. Jakiś balkonik. Tak, tak, i to jest ta właśnie wielka, też jakaś tam sala. A tu nie ma tego znaku, też jakieś ciekawe pomieszczenie. Może oni po prostu nie do każdego pomieszczenia mają informację, jak to wyglądało i dlatego w niektórych pomieszczeniach jest taka opcja, w niektórych nie ma. Te sale są najciekawsze. No dobra, idziemy dalej według kierunku. Tu w cieniu jest dużo przyjemniej. Mijamy właśnie te bociany na górze. Sprawdzamy pomieszczenia. Sprawdzimy znowu, czy jest aplikacja aktywna.
To było, tak, tak. Ale to była galeria, to była galeria. Galeria obrazu? Trochę obniżę ci dom cię, wiesz? A kiedy ja tu przyjdę, galeria, ale... kiedy ja tu przyjdę, to będzie mnie widać? Nie, nie będzie widać, nie. Teraz to wygląda w ten sposób. Też ładnie, widzicie? Powiedziałam, że też ładnie. Dam ci, a ty widzisz na żywo, to jest to samo, co widzimy. Teraz ręka. Bo to ja nagrywam teraz z kamerą normalną, wiesz? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Już teraz Waszka nie było, ale można pozobaczyć. Tak. Jest, co? Bastion Smog Dragon Bastion. Dobra, zaraz włączam apkę. Mama, tak, teraz to wygląda w ten sposób. To było w ten sposób, zaraz zobaczymy, jak to było kiedyś. O tak, to jest wieżyczka z zegarem, tak? Ta wieża. A zobacz, nawet są, pokazane drzewka. To jest od przodu. Ej, dlaczego tu jest... A, okej, okay, to jest ten budynek. A tu jest ten... Murek taki, tak, ścieżką, którą przyszliśmy, a to jest właśnie ten murek. To nie byliśmy, to jest inna sala. To jeszcze na dół idziemy. Tutaj jeszcze nie byliśmy, to przy samym początku jest takie zejście w dół, a my poszliśmy od razu trochę inną trasą. Tu konie mieszkały, dziewczyny. Damcia, słyszałaś, że tu koniki mieszkały w tym pomieszczeniu? Tak, tutaj były lustra. I koniki mogły się przeglądać do tych lusterek. Nieźle. Ojejku, trasa zwiedzania piwnic dla odważnych? A co tam się takiego dzieje? Bo tam jest ciemno i stromo i pewnie podłoga jest niebezpieczna. I jest ciemno, nie jest oświetlone. Dziewczynki, po malutku do minisia. Latary nie ma, mam tylko jedną komórkę, bo jedna nam padła. A, bo idziesz, teraz wideo teraz włączyłam. Czyli też nie może być latarka i wideo. Spróbujemy coś nagrać. Dobra, ja wejdę. Tu mokro troszkę. No to jest tak, dalej trasą pomarańczową. Trasa zwiedzania piwnic dla odważnych. Uwaga, niski strop. Tu kiedyś świeczka była i taką palili. Powiem tak, jak miałbym chodzić po takich piwnicach, to szybko bym chyba padł na głowę. Ale na pewno tutaj ślata nie musiało chodzić, tylko jacyś tajenni. Pewnie tak. Coś tam się nagrało, wiesz, jak przybliżyłem do muru. Dobrze, dobrze, coś będzie widać. Fajnie znowu wyjść na zewnątrz, prawda, Wiku, tam cię? To jest to wejście, rozumiem, główne. To jest chyba w tamtą stronę. Tak, to jest główne wejście dziedziniec. Tak. A teraz to co tutaj owalne. Jest? Okay. To jest dziedziniec owalny. Co jest ten? Słoneczko, jasno. No i kończymy zwiedzanie. To jest forteca w kształcie gwiazdy. Na całym świecie są rozsiane fortece w kształcie gwiazdy. I według teorii rosyjskiego internetu fortece w kształcie gwiazdy to były fortece, które miały za zadanie odpierać ataki pojazdów latających. Wow. Czyli zupełnie inna historia niż oficjalna. A Rosjanie są po całym świecie. Zobaczcie, jakie fajne drzwi. Dobra, wychodzimy, idziemy na lody. Który wieś, no?